Cześć, witajcie na kanale Riser w kolejnym odcinku gry Ark Survival Evolved. Jest to kolejny odcinek dotyczący update'u numer 257. Dzisiaj przechodzimy do kolejnych bossów. Poprzednio pokonaliśmy pająka Gamme, czyli tego zielonego, pierwszy poziom. Dzisiaj będziemy pokonywać wielkiego goryla, czyli King Konga. Mamy do tego wszystko przygotowane, przygotowana armia. Lekkie zmiany wprowadzone, wezmę jednego dzika mniej i biorę też Assault Rifle. Dodatkowo strasznie często pytacie o to, jakie mam ustawienia graficzne i mimo tego, że zrobiłem już 3 filmy o ustawieniach graficznych, dalej pojawiają się pytania, wystarczy sobie wygooglować. Dlatego na szybko teraz wam powiem, pokażę wam w zasadzie, jakie są ustawienia graficzne. Także Epic, High, High, Medium, Medium, High, Epic i tutaj to wszystko widzicie, możecie sobie zapauzować. W komputerze mam nową kartę graficzną, test tej karty graficznej już prawdopodobnie się pojawił, kiedy oglądacie ten odcinek, więc zachęcam do obejrzenia tego kartu graficznej, tej recenzji z kartą graficzną. Tam będziecie mogli się zapoznać, w jaki sposób osiągnąć właśnie 80 FPS-ów, 60-80 FPS-ów w Arku. Mam też nową myszkę od HyperX-a, jest to model Pulsefire FPS i również tą recenzję, a bardziej unboxing może w tym przypadku niż recenzję, możecie już na moim kanale obejrzeć, także zapraszam do oglądania, oglądajcie nie tylko odcinki z Arka, tylko też inne odcinki, bo są różne serie na tym kanale i będzie mi miło, jeżeli również będą miały tyle wyświetleń co seria z Arka. Obejrzyjcie chociaż jakby każdej serii jeden odcinek, żebyście sami mogli zdecydować własną głową, własnym rozumem, czy warto taką serię obejrzeć. Będę na pewno bardzo wdzięczny. Zapraszam was do oglądania dzisiejszego odcinka, czyli zabijamy Mega Pitektusa. Przypominam wszystkim na początku, że do tego portalu nie możemy przenosić żadnych latających dinozaurów, nie możemy przenosić też nic większego niż T-Rex, także czy to będzie brontozaur, czy to będzie titano, czy to będzie giganoto, już czegoś takiego nie zabierzemy. Także mamut i T-Rex są to największe dinozaury, natomiast one oba dobrze wylewelowane, odpowiednio wylewelowane, będą bardzo silne i będą wystarczające. Tylko pamiętajmy, to zależy od tego, jak gramy, czy gramy z nerfem, czy gramy bez nerfa. O to, jak grać bez nerfa, mnie nie pytajcie, nie robię takiego odcinka, jeżeli ktoś nie potrafi sobie tego wygooglować, to ja mu też tego nie wytłumaczę. Także jeżeli ktoś, dla kogoś jest za ciężkie wygooglowanie, jak wyłączyć nerfa, to jestem pewny, że mój odcinek również mu nie pomoże. To nie jest łatwa sprawa, trzeba po prostu pogrzebać troszeczkę w plikach gry i pozmieniać pewne statystyki, pewne rzeczy. Także polecam sobie poszukać tego. No i przechodzimy do naszego odcinka. Wszystko już jest chyba przygotowane, za chwilkę zobaczę. Będziemy potrzebować 4 artefakty, tym razem trochę inne. Będziemy potrzebować też te łapy argentiwy, żebra, zdaje się, bronka i tak dalej, i tak dalej. Także przechodzimy od razu do bossa. Dobra, wszystko jest gotowe. Jeszcze tylko jedna taka opcja, żeby później nie było, że ja jestem chamski, że nie lubię odpowiadać na pytania. Na pytania ludzi wielu odpowiadam, ale denerwuje mnie, jak ktoś zadaje pytanie wcześniej, nawet nie patrząc w internecie, nie szukając odpowiedzi. Także na pytania, na które odpowiedź jest trochę trudniej znaleźć i tak dalej, to ja chętnie bardzo odpowiadam. Także oczywiście zadawajcie, jak macie jakieś pytania. Tylko pamiętajcie, że wiele pytań się ciągle powtarza, bo osoby nawet nie chcą sobie poszukać w Google'ach, tylko szukają od razu, odpowiedź ma być dla nich przygotowana, bo sami nie chcą żadnego wkładu w szukanie też swoje włożyć. Także mam nadzieję, że mnie rozumiecie, na pewno rozumieją mnie ci bardziej dojrzali widzowie. No i przechodzimy do naszego bossa. Kliknijmy tutaj ten terminal. Takie artefakty będziemy potrzebować. No z tymi artefaktami jest ogólnie problem, tak? Zdobywanie artefaktów nie jest łatwe. Myślę, że może i trudniejsze niż zabijanie tego bossa. Jest to po prostu dużo, dużo roboty. Chociaż można robić też speedruny, tak? No można rzeczywiście sobie te speedruny porobić. Zależy jak co tutaj komuś odpowiada. No i przyzywamy Mega Pitektusa Gamme. Przypominam, tak jak w ostatnim odcinku, że nie możemy siedzieć na żadnym dinozaurze. Wszystkie muszą być na platformie, maksymalnie 10 osób, 20 dinozaurów. Patrzcie, jak fajnie tutaj się to zmienia. Bardzo ładnie jest to zrobione, bardzo elegancko. Wcześniej to było takie shitowe strasznie, już nie mówiąc nawet o tym, co było 2 lata temu, no półtora roku temu. Boss w ogóle się respił, tak? Tutaj, gdzie my go przywoływaliśmy. Można było go lurować na bazy innych. Później nas przenosiło z mega lagiem, a teraz jest troszeczkę fajniej. Nie ma takiego laga i jest jakoś to w miarę ładnie wyglądające. Czekajcie, gdzie my musimy iść? A dobra, już pamiętam. Chodźcie wszyscy. Bo tam po prawej będzie ten King Kong.
Ja widzę, że mój T-Rex to trochę taki... Nie, bo miał ranę, ale nie jest to jakaś groźna rana. Kiedyś pamiętam, że jak pierwszy raz z nim walczyłem, to ja go chciałem tutaj sobie wskoczyć gdzieś na grappling hooku. Myślałem, że ale ja jestem mądry, wymyśliłem. Chciałem skoczyć na grappling hooku, się tutaj złapać i strzelać do niego, no ale wtedy niestety nie wyszło. I zrobimy teraz coś takiego, proszę państwa. Nie wiem, czy to będzie... czekajcie. O, idzie. No, whistle! A on już we mnie rzuca. I tu jest właśnie ten problem z tym Megapitektusem, że on zadaje nam również damage, tak? Mamut! Kurde, mamut! Świnia niech mnie leczy. A tu jeszcze są te! Zapomniałem! Te małe małpki, nie? Nie, ty zostań. Coś tutaj się dziwnego dzieje, nie? Z tym dzikiem i ogólnie ze wszystkim. Ja chciałbym postrzelać przede wszystkim. Ja chciałbym postrzelać w niego. Troszkę dla odmiany, a nie tym T-Rexem, tylko go naparzać. Także my będziemy tutaj w niego... Ty się nie ruszaj. No ciekawe, czy ktoś tutaj mi zginie. Ale on dużo damage'a zabiera. Mam nadzieję, że mamut... A widzicie, tutaj te goryle mamuta też odpychają, co nie jest zbyt dobre, ale mam nadzieję, że dzik mu trochę pomaga temu mamutowi. Małpka chyba rzuciła w mojego T-Rexa odchodami, dlatego on się tutaj idzie. Wow! Wsiadamy, wsiadaj! Daj mi wsiąść na siebie, gościu! Tu jest kiepska sytuacja. Ale patrzcie, jaką bułę mi sprzedał tym kamykiem. Odejdziemy sobie teraz na tą stronę. A, i bez kitu. I patrzcie, co się dzieje przez te megapitektusy. One mnie tak jakby zatruwają, bo one też są przydatne, bo one, ja nie mogę teraz na przykład biec, prawda? Także ktoś by pomyślał, że one nie są jakiś tutaj ten. A one rzeczywiście nam sprawiają tutaj pewne problemy i ta walka nie jest taka łatwa. No ja sobie nie postrzelam niestety, słuchajcie, muszę iść tam walczyć, bo nie mogę biegać, nie mogę się oddalić w ogóle przez te małpki. Dzik już pewnie nie ma jedzenia, bo zobaczcie, że nie leczy. Mamut tam jest ostro odpychany. Ja nie mogę się w ogóle przez te małpki odwrócić, bo nie mogę, kurczę, nic zrobić, nie mogę się w ogóle ruszyć. Nie mogę się przekręcić, nie wiem, o co chodzi z tym T-Rexem. Zaraz tutaj, nie wiem, czy ja mogę wypaść. Chyba nie mogę, na szczęście. Ale ciężko jest. Bez kitu. Bardziej mnie te denerwują małpki małe niż goryle. Ktoś mi powie, co się stało w tym momencie? Co się stało? Nie rozumiem, co się stało. Nie mam w ogóle absolutnie pojęcia, co się w tym momencie stało. Czemu wszyscy zginęliśmy? Nie wiem, czemu ja zginąłem, czemu wszystko zginęło. Będę musiał sobie to zobaczyć na powtórce. No ale to jeszcze nie koniec naszej batalii. Wracamy zaraz. Dobra, słuchajcie, robimy podejście drugie. Ja w ogóle tak, wróciłem tutaj. Kolejna sprawa, jaką zrobiłem, to wydałem jeszcze raz punkty, czyli wypiłem ten Mind Wipe tonik. Teraz będę miał dużo więcej życia. Prawie wszystkie levele poszły w życie. Bo wydaje mi się, że ja dostałem bułę od tego goryla. Ja zginąłem, mimo że mam tę zbroję rajotową i tak dalej, ja zginąłem i wszystko inne też od razu ginie przez to, także myślę, że to jest powód. Tym razem pójdziemy w podobnym składzie, ale T-Rex będzie na pasywce, więc jak będą mnie atakowały te małe małpki, ja będę na jego grzbiecie, to on już nie będzie się ruszał, ja będę mógł normalnie sobie strzelać z daleka, bo ważne jest to, oni nie zginą, mamut nie zginie i on też nie zginie, dopóki ja też nie zginę, więc no tutaj zmieniamy teraz taktykę, ja się do niego nie będę nawet zbliżał. I dajemy sobie... No i tworzymy go, no. A, muszę jeszcze poczekać, widzicie? Muszę jeszcze poczekać, bo tutaj jest ten czas. Dobra, no to z bryby.
Dobra, jedziemy. Druga szansa. Nie wiem, a może coś tam, nie wiem, wypadłem za mapę jakoś. Będę musiał sobie powtórkę zobaczyć, bo teraz jest odcinek zapauzowany był, więc dopiero będę mógł po zakończeniu nagrywania tego odcinka sprawdzić, co dokładnie się stało. Dziwna sytuacja, ale lecimy. Lecimy ponownie. Tam ogólnie wszystko zniknęło, także mój lot zniknął, zniknęły te dinozaury zabite i tak dalej. Tam teraz będziemy mieli wszystko od początku, że tak powiem, czyli podobna taktyka będzie zastosowana, no ale teraz już bez tego T-Rexa mojego. No dawaj, wskakujemy i lecimy. Wszyscy są ready? Żeby nic tam nie wpadło. Mamut, co jest? A widzicie, mamut wtedy też się tak trochę obijał. Dam to na gamę, jakąś dwójkę, bo widzę, że trochę ciemno. Mamut, dawaj, no. Mamut nie ma, mamut ma wszystkie levele w życie, to chyba dlatego. Zrobimy tak. Ty nie, dobra, ty nie, świetnie. Czekajcie, no kurczę, no czemu ty się człowieku, znaczy dinozaurze, nie potrafisz obrócić? Ja nie mogę zginąć, słuchajcie, ale te cienie to są fatalnie zrobione. Wszyscy są tam daleko, ja myślałem, ja się tutaj już ustawiłem, kurczę, a oni są wszyscy tam, no to ładnie. Mam nadzieję, że nic tam nie ginie. Oprócz tego Megapitektusa, ale ładnie go tam też plują. No i dobra, ja do niego strzelam. O nie, to już jest po mnie. Widzieliście, co się stało? No i ładnie, no to jest po robocie już. No nie, zrzucił mi mamuta. Mamut był jedyną szansą moją tutaj. No to jest spora różnica między tym a tam. Kurde nie, bo ty miałeś być na pasji w gościu. A nie jesteś. Ale dzik tam chodzi za nim, a one tego dzika też nie atakują. No ja nie wiem, bo ja się boję, że on mnie znowu... powiem wam tak, nie bierzcie tego T-Rexa, nie bierzcie T-Rexa, bo po prostu T-Rexy to są masakra. No i właśnie, no jedna buła i ja ginę. Nie bierzcie T-Rexów, bo T-Rexy się nie potrafią obrócić w miejscu. One się zanim obrócą, to miną 2 lata. No dobra, słuchajcie, czyli wszystko jasne. Ja ginę na hita, mimo tego, że mam 1000 życia, to ginę na bułę od niego. Nie biorę nawet już ze sobą żadnej wody. Mam nadzieję, że nie zginę od wycieńczenia, bo właśnie tu jest ciepło strasznie. No i lecimy z tym koksem. Tym razem podejście trzecie, spinozaury, jeden dzik. 2 spino, 1 dzik, na jednym będę jeździł. No, proszę państwa, czemu to jest takie irytujące i nie mogę tutaj tego nacisnąć? Zaraz tu zginę, bo jest mi gorąco, bo jestem zdenerwowany. Powiem wam szczerze, że troszeczkę myślałem, że naprawili tego Megapitektusa, bo on, pamiętam, że naprawdę był bardzo OP. Nie powinien zabijać nas na hita, tak? Jeżeli my jeździmy na dinozaurze, to on nas powinien w jakiś tam sposób chronić, a on tutaj zabija nas na hita. Chociaż na 2 takie były, no to wtedy jeszcze jakoś, a tak to... nie można nawet jednego błędu popełnić. Ja oczywiście mogę jeździć dookoła, prawda, i olewać go, unikać jego ataków, no ale ja też bym chciał się troszeczkę tutaj pobawić, takie, no... Ogólnie to jest tak zrobione, że żaden dinozaur nie może go... Nie, znaczy, żaden gracz nie może go atakować, bo jeżeli my podejdziemy blisko, to wtedy wszystko inne ginie. Wszyscy tutaj za mną, tylko proszę nie spadać do przepaści. No inna sprawa jest taka, że oczywiście, ale no można to robić w ekipie i tak dalej, wiadomo. Strasznie mi się nie podobają kolory tutaj. Dobra, i teraz słuchajcie, wszyscy uciekamy. Mogłem movement speeda troszkę dodać. Wszyscy uciekamy, żeby on nie mógł was wypchnąć. Co tam się dzieje z tyłu? No i dobra, my bierzemy na siebie gorylę, bardzo dobrze. Spinosaurus powinien tam sobie poradzić. W końcu mamy damage. Ale i ja się spinosaurusem nie mogę obkręcić, przez to, że atakują mnie goryle. Tak jest lepiej już niż T-Rexem, ale i tak jest słabo. Megapitektus ładne były tam dostaje. No i dobra, i ja chyba teraz będę mógł trochę sobie postrzelać. Teraz już jest lepiej.
Spinozaur podobno jest na pasywce, wszystkie tamte inne... Kurde, ale ty się nie kręć, no ale czemu on się wierci? No niech mi ktoś to wytłumaczy, po cholera on się wierci. Zejdę na ziemię, to pewnie zginę, no ale zaryzykuję. Mógłbym tam oczywiście strzelać RPG, rzucać granaty, ale wtedy bym atakował też moje dinozaury i myślę, że takimi granatami, RPG-ami zadałbym więcej damage'a niż ten Spino, znaczy niż ten Megapitactusim. Także byśmy musieli na to bardzo uważać. No niestety, ja do niego podejść nie mogę, bo widzieliście, co się dzieje. Dlatego już się boję, co będzie na tym najwyższym poziomie trudności. Boję się też, co będzie się działo. Co tam się dzieje? Boję się, co będzie ze smokiem, kurczę, no bo przecież smok lata i jak ja mam unikać takiego ataku, skoro on normalnie będzie tam latał, prawda? Szkoda, że nie widzę, ile życia mają moje jednostki z daleka. Szkoda, że to jest niewidoczne dla nas. No ale jedyna, widzicie, opcja, żeby z nim walczyć, to na dystans, tak? Ja oczywiście mogę mu te głowy strzelać stąd, próbować. Może następnym razem jakąś snajperkę bym wziął. Tylko pamiętajmy, że jak on się na mnie na chwilę przerzuci i rzuci tutaj tym kamieniem i ja nie zdążę wejść na tego mojego Spino, się jakoś schować, to będzie po mnie. Pamiętajmy też, że mamy bardzo mało czasu, żeby się stąd wynieść. I ja nie wiem, czy ja muszę iść na tamtą platformę. Dzik, wszyscy żyją. Tutaj jest lot. Nic w ogóle nie widać. Nie ma flagi, albo flaga, albo nie ma flagi, albo flaga na mnie. Jest. Ja nie wiem, czy my, jak my mamy wracać. Czy ja muszę tam iść powrotem? No właśnie, bo ja nie mogę na dinozaurach siedzieć. I nie ma, słuchajcie, tak, nie ma żadnego jakiegoś licznika czasu, czegoś takiego, więc ja po prostu schodzę, żebym nie zginął znowu. Ja nie wiem, czy ja tam muszę iść, czy ja tam nie muszę iść. Dam je na follow. I pobiegniemy tam z powrotem. Nie wiem, jak to ma być. Powinien być jakiś taki timer, zostało ci tyle czasu do wyjścia, prawda? Bo ja nie wiem, czy my musimy tutaj stać, czy nie. Ale w sumie to zdążyliśmy nawet, więc nie jest źle. Ale cienie tutaj pamiętam właśnie, jak byliśmy ostatnim razem, że też były skopane. Bo tutaj zobaczcie, wszędzie jest cień, nic nie widać. Zobaczymy, co teraz się stanie. Dwa Spino są i jest też dzik, czyli udało nam się, słuchajcie, czyli jakoś tam się udało. Ciężka przeprawa, dwie dętki, ale się udało. Mamy flagę. Trochę tych naboi też wystrzelałem. Także w następnym odcinku będzie smok. W następnym odcinku będzie smok. Jeżeli z gorylem było tak kiepsko, to myślę, że ze smokiem też nie będzie najłatwiej. Jak to zrobić, jeszcze nie wiem. Pamiętajmy, że przy smoku respią się również pteranodony i dimotrodony, więc one będą zadawać mi naprawdę duży damage. I teraz ja muszę pomyśleć, jak tego uniknąć. Bo w sumie nie wiem, jak to zrobić. A w dzisiejszym odcinku to już będzie wszystko, także dziękuję wam za oglądanie, zostawcie łapkę w górę, skomentujcie, zasubskrybujcie kanał. Tutaj wam się za chwilkę powinny pojawić linki do tych recenzji, czyli karta graficzna, jak osiągnąć 160 fpsów, jaką kartę trzeba mieć. No i unboxing nowej myszki od HyperX-a. Niedługo też będą konkursy, będę rozdawał podkładki i słuchawki od HyperX-a, więc warto oglądać streamy, bo na streamach będzie rozdawane, i dołączyć na Facebooku, bo tam będzie informacja na temat rozdawek. Także dzisiaj to już wszystko, zasubskrybujcie też kanał. Do zobaczenia, w następnym odcinku będzie smok, a w następnym będzie już endgame, czyli idziemy do jaskini na wulkanie. Dzięki bardzo, pozdrawiam was, cześć.